Wiosenna pogoda zachęca do przejażdżek rowerowych, a złodziei do wykorzystania naszej chwili nieuwagi. Warto zatem nie zapominać o odpowiednim zabezpieczeniu naszej własności, w tym jak co roku pomaga kołobrzeska policja. Policja w związku ze zbliżającym się ociepleniem wznowiła akcję znakowania przedmiotów wartościowych. Szczególnie tutaj ta akcja jest skierowana do osób, które posiadają jednoślad. Takie znakowanie polega na tym, że nanosimy specjalnym urządzeniem na taki przedmiot numer identyfikacyjny składający się z liter i cyfr. Ale policja oznacza nie tylko rowery. Do przedmiotów takich osób, które posiadają również przedmioty wartościowe, tutaj oznakowywaliśmy na przykład wózki inwalidzkie, elektronarzędzia czy nawet lampy. Jeżeli jesteśmy zainteresowani oznakowaniem takiego wartościowego przedmiotu, należy się uprzednio umówić telefonicznie tutaj do komendy. Takie oznakowanie prowadzimy w czwartki w godzinach od 12 do 14 przed, tak jak wspomniałam, uprzednim umówieniem się na taką wizytę. Należy mieć ze sobą dowód osobisty, umowę kupna sprzedaży, fakturę bądź paragon za taki przedmiot wartościowy czy rower. Należy jednak pamiętać, że oznakowanie roweru nie zabezpiecza go przed kradzieżą. Nadal trzeba korzystać z profesjonalnych blokad, ale nawet najprostsze zabezpieczenie może utrudnić kradzież. Każdy, kto jest zainteresowany oznakowaniem roweru lub innego wartościowego przedmiotu, proszony jest o kontakt pod numerem telefonu 47 78 46 627.